Nowa informacja z polskich dróg. Gorzowska policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności wypadku, do którego doszło w sobotnie popołudnie w tym mieście. Zginęła w nim pasażerka osobowego vana, a 5 osób zostało rannych. Do tragedii doszło przed godziną 15 na ulicy Kostrzyńskiej. Kierujący osobowym vanem marki Fiat, jadąc od strony węzła S3 w kierunku miasta, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w betonowe ogrodzenie. Autem jechało 6 osób. Na miejscu zginęła kobieta, będąca pasażerką. 5 pozostałych osób zostało rannych, w tym 2 ciężko. Wszystkie pogotowie zabrało do szpitala. Policjanci przeprowadzili oględziny miejsca wypadku pod nadzorem prokuratora. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. To na razie wszystko. Pozdrawiam, Short Joker.